Miłowani wierzący, cieszymy się być znowu pośród was. In unserer fortlaufenden Betrachtung waren wir 1. Korintherbrief, Kapitel 10. W naszym regularnym rozważaniu zatrzymaliśmy się w liście do Koryntian, w 10. rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, 10. rozdział. Und wir lesen heute 1. Korinther 10. I przeczytamy 10 rozdział od 18 wiersza do końca rozdziału. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż więc chcę powiedzieć, że bożek jest czymś, albo ofiara składana bożkom czymś jest? Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie. O nic nie pytajcie ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie. Lecz jeśli ktoś wam powie, to jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Ale sumienie, mówię, nie twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być spotwarzany za to, za co dziękuję? Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Beim letzten Mal haben wir uns damit beschäftigt, dass der Tisch des Herrn ein Ausdruck der Gemeinschaft ist. Ostatnim razem zajmowaliśmy się tym, że stół pański jest obrazem na społeczność wzajemną. Das hat also nichts mit diesem Tisch zu tun. Więc jeśli mówimy o stole pańskim, nie mamy na myśli ten kawałek mebla tu przed nami, sondern ist ein Grundsatz, zu dem wir zusammen. Ale mamy na myśli pewną zasadę zgromadzania się, albo według której się zgromadzamy. Geht um das Brotbrechen. Mamy na myśli łamanie chleba. In 1. Korinther 11, Vers 23 haben wir das Mahl des Herrn. Jednak jeśli czytamy 11 rozdział, to mamy przed sobą wieczerze pańskie, nie stół pański. Und da wird in Vers 25 am Schluss gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. I tu czytamy, ilekroć będziecie pić pod koniec 25 wiersza, na moją pamiątkę. Also wenn wir Sonntag zusammenkommen, wo zu brechen, tun wir es zu Gedächtnis an den Herrn Jesus. Więc jakby nie było, zgromadzając się w niedzielę, czynimy to na pamiątkę Pana. Wir denken dann an in Liebe an ihn. Z miłością w sercu pamiętamy o nim. Hier in 1. Korinther 10 haben wir die gleiche Handlung, aber unter einem anderen Gesichtspunkt.
Tutaj w 10 rozdziale, tym, który mamy przed sobą, rozważamy to samo tak naprawdę, co w 11 rozdziale, ale patrząc na to z innej perspektywy. Jezach Paulus in Vers 13. Tutaj Paweł na przykład w 16 wierszu powiada, dass wir damit eine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ausdrücken. Że tym czynem tutaj, którego wykonujemy, wyrażamy pewną społeczność wzajemną, którą mamy przez Pana. Wir haben eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus und auch untereinander. Mamy wewnętrzną relację z Panem, ale przez to też i wzajemnie. Pomiędzy sobą. Wir müssen unsere Arbeit nachgehen. W życiu codziennym musimy wykonywać naszą pracę. Da leben wir oder arbeiten wir mit einem Muslim zusammen. I na przykład zdarza się, że współpracujemy z osobą muzułmańską und mit einem Hindu zusammen. I równocześnie z osobą Hindusem. Wir haben Umgang mit diesen Personen. I tak i przez tą pracę mamy z nimi pewne taki kontakt. Wir haben auch Umgang mit solchen, die in der Sünde leben. Siłą rzeczy mamy tak samo również kontakt z ludźmi, którzy żyją w grzechu. Aber wir haben keine Gemeinschaft mit ihnen. Ale to nie oznacza, że mamy społeczność z nimi. Wir haben keine innere Beziehung zu ihnen. To znaczy, nie mamy wewnętrzną relację z nimi. Aber wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn untereinander. Ale jeśli chodzi o Ojca, jeśli chodzi o Syna Bożego, i wzajemnie mamy społeczność ze sobą. In dieser Gemeinschaft ist grundsätzlich jeder Wiedergeborene gebracht worden, nach 1. Korinther 1. Co do zasady, każdy, który narodził się na nowo, został jakby wprowadzony w tą społeczność, zgodnie z Koryntian 1. rozdziałem. Deshalb hat jeder für sich auch seinen Platz am Tisch des Herrn. Dlatego, co do zasady, każdy ma prawo mieć miejsce albo ma miejsce zapewnione przy stole pańskim. Dann wird ein drittes Bild vorgestellt in Vers 17. Teraz w 17 wierszu przedstawiony jest trzeci obraz. Da wird gesagt, in ein Brot, ein Leib sind wir die vier. Czytamy tutaj, że jednym chlebem, jednym ciałem jesteśmy wszyscy, nas wielu. Das Brot bringt es also nicht nur eben wieder auf das Gedächtnis des Herrn wichtig. Więc łamanie chleba nie jest ważne tylko ze względu na pamiątkę, bo co do pamiątki Pana. Es ist nicht nur eine Sache auch der Gemeinschaft. Jest ważne nie tylko ze względu na społeczność, sondern ist drittens auch ein Ausdruck der Einheit. Ale jest również i ważne i wyrazem pewnej jedności, którą mamy. Diese Einheit wird gebildet von Christus und allen Glaubenden. Tą jedność, albo ta jedność jest budowana, albo tworzona, składa się przez Chrystusa i wszystkich wierzących. No, wo diese Wahrheit von Christus der Versammlung festgehalten wird, ist der Tisch des Herrn. Tylko w miejscach, gdzie wspiera się, albo opiera się na tej prawdzie, tam możemy powiedzieć, jest stół pański. Wir müssen diesen Grundsatz lehrmäßig verstehen und festhalten. Musimy tą zasadę jakby najpierw teoretycznie lub co do nauki pojąć. Wir müssen ihn auch praktisch festhalten. Ale musimy też i w życiu codziennym praktycznie urzeczywistnić tą właśnie naukę. Können denn jetzt alle Glaubenden am Tisch des Herrn auch teilnehmen? Czy to teraz znaczy, że wszyscy wierzący automatycznie mogą mieć udział w łamaniu chleba albo społeczności przy stole pańskim? Nein, sagt Paulus. Paweł tu mówi wyraźnie, że niestety nie. Warum nicht? Dlaczego nie? Weil damit auch eine Verantwortung verbunden ist. Z tego powodu, że mając udział przy stole pańskim, łączy się z tym pewna odpowiedzialność. In 1. Korinther 11 wird die persönliche Verantwortung mehr in den Mittelpunkt gestellt. Jeśli porównujemy te dwa rozdziały, 10 i 11, to 11 bardziej pokazuje nam osobistą odpowiedzialność, którą mamy. Und hier in 1. Korinther 10 ist es mehr die gemeinsame Verantwortung.
A 10 rozdział bardziej przedstawia wspólną odpowiedzialność, którą w tej sprawie mamy. Es ist das höchste Vorrecht, das wir haben. Generalnie możemy powiedzieć, jest to najwyższym przywilejem, który posiadamy. Ale przywilej łączy się również z bardzo wysoką odpowiedzialnością. Więc Słowo Boże nie zna również czegoś takiego, że ktoś sam siebie poleca do społeczności. Ale podaje nam kryteria Słowo Boże, kto może łamać chleb. Po pierwsze, osoba wierząca. Po drugie, osoba, która chce trzymać albo zachowywać naukę Słowa Bożego. Która chce w życiu codziennym świadomie i praktycznie żyć według myśli Bożych. I po czwarte, który chce świadomie ucinać relacje złe z światem zewnętrznym. Bo to jest ja immer so. Tak zawsze jest. Wenn wir hohe Vorrechte haben, ist es auch immer verbunden mit einer hohen Verantwortung. Jeśli posiadamy wzniosłe przywileje, powiązane one są równocześnie z wysoką odpowiedzialnością. Jetzt in Vers 18 kommt Paulus auf Israel zu sprechen. Od 18 wiersza, tutaj teraz w naszym rozdziale, Paweł mówi o Izraelu. Wir lesen dann mal aus dem dritten Buch Mose, wo wir die Anordnung über die Gesetze haben. I dlatego przeczytamy teraz z trzeciej Księgi Mojżeszowej, gdzie opisane nam są zasady zakonu. Trzeci Mose 3. Trzeci rozdział, trzecia Księga Mojżeszowa. Da geht es um das Friedensopfer. Opisana jest ofiara pokoju albo pojednania. Nie. Pokoju. Dobrze? Pokoju. Pokoju. To jest na pokoju. Thema, 1. Korinther 10, erinnert uns an das Friedensopfer. To, co mamy opisane właśnie w 10. rozdziale naszego listu, jest jakby porównywalne z tą ofiarą pojednania. Da sagt Gott in 3. Mose 3, Vers 11. I tutaj w 3. rozdziale, 11. wierszu Bóg powiada. I kapłan spali... I kapłan spali to na ołtarzu. To jest pokarm ofiary ogniowej dla Pana. Gott hat seine Freude daran. Więc Bóg miał swoje upodobanie w takiej ofierze. Jetzt lesen wir mal aus 3. Mose 7. Teraz 7. rozdział 3. Księgi Mojżeszowej. Da geht es um ein anderes Opfer, aber da sehen wir auch diese einschränkenden Charakter. Dritte Mose 7, Vers 19. 7 rozdział 19 wiersz. Opisana jest inna ofiara, ale podobne cechy. To jest 19, nie? Ja. Und das Fleisch, das irgendwas berührt. Mięso, które dotknie czegoś nieczystego, nie będzie spożywane, ale zostanie spalone w ogniu. Inne mięso zaś może jeść każdy, kto jest czysty. Am Ende dieses Verses haben wir gesehen, dass jeder reine das Fleisch essen darf. Pod koniec tego wiersza czytamy, inne mięso zaś może jeść każdy, kto jest czysty. Also alle, die zum Volk Gottes gehören, die rein sind, dürfen das Opfer essen. Więc ten obraz przedstawia nam już w Starym Testamencie, że każdy, który należał do ludu Bożego, ale również był czysty, mógł spożywać z tej ofiary. Aber das Fleisch durfte nichts Unreines berühren. Ale nawet i samo mięso nie mogło dotknąć czegoś nieczystego. Es musste also mit einem reinen Ort in Verbindung sein. Więc to mięso, ta ofiara musiała też być jakby w kontakcie z czystym, nie zanieczyszczonym miejscem. Und dann in 3. Mose 7, Vers 21. Teraz 7 rozdział 21 wiersz. A kto dotknie czegoś nieczystego, nieczystości ludzkiej lub nieczystego zwierzęcia lub jakiejkolwiek nieczystej obrzydliwości,
a spożyje mięso z ofiary pojednawczej, która należy do Pana, to taki człowiek zostanie wykluczony ze swego ludu. Dass auch unsere Beziehungen rein sein müssen. Ten obraz po prostu przedstawia nam, że również nasze relacje, nasze kontakty, jakiekolwiek mamy, również muszą być czyste, patrząc na stół Pański. Also wir sehen eine gewisse Parallelität zwischen Israel und der Verlammung. Więc widzimy pewne porównywalne jakby zasady, patrząc na Izrael i patrząc na nas dzisiaj. In 1 Korinther 10, Vers 18 sagt Paulus, ist Israel nach Seele auf Israel nach Fleisch? I dlatego właśnie tu czytamy w naszym rozdziale. Paweł mówi, patrzcie właśnie na Izrael, na Izraela według ciała. Sie machen deutlich, wenn die Israeliten von dem Schlachtopfer essen, dass sie Gemeinschaft haben mit dem Altar. Bo właśnie te obrazy pokazują wam, że oni jedząc z tych ofiar, wyrażają społeczność również z ołtarzem, na którym ofiara była spalana. Sie machen sich gewissermaßen eins mit dem, was Gott angeordnet hat. Również przez ten czyn jednoczyli się z myślą Bożą, albo z ustanowieniem Bożym. Und das ist ein Grundsatz, den wir dreimal finden in dem Abschnitt. I tą zasadę, ten obraz przedstawiony jest w naszym rozdziale trzykrotnie. Wenn ich das Opfer in Israel esse, dann mache ich mich eins mit dem israelitischen. Jeszcze raz, jedząc ofiarę za czasów Izraela, jednoczyłem się również z ołtarzem. Wenn ich das Opfer der Dämonen esse, mache ich mich eins mit den Dämonen, die dahinter stehen. Jeśli ja spożywam ofiarę demonów, jednoczę się również z demonami kryjącymi się za ofiarą. Und wenn ich am Tisch des Herrn teilnehme, dann mache ich mich eins mit der Art und Weise, wie man dort zusammenkommt. I po trzecie, jeśli ja dzisiaj mam społeczność przy stole Pana, jednoczę się z całym układem kryjącym się za tym stołem, albo z którym on jest powiązany. Also es ist eine äußere Handlung. Więc oczywiście ten czyn sam w sobie jest pewnym zewnętrznym wyrazem. Aber diese äußere Handlung macht deutlich, dass ich die grundsätzlich dahinter stehe anerkenne. Ale przez kontakt z tym zewnętrznym czynem, który tu praktykujemy, wyrażam relacje z zasadami myślenia i działania, które kryją się za tym czynem. Jetzt kann einer sagen, ich sehe das nicht so. Też ktoś mógłby powiedzieć, ale ja tego tak nie widzę. Aber Gott sieht es so. Niestety, ale Bóg tak widzi. Und das ist der Schlüssel. I właśnie w tym polega cały klucz. Woher soll unsere Hilfe kommen? Haben wir gefragt. Dzisiaj zadaliśmy sobie pytanie, skąd pochodzi nasza pomoc? Nasza pomoc pochodzi od Boga. Tak, czytaliśmy w Psalmie 121. I skoro Bóg tak widzi, to my dobrze czynimy zjednoczyć się z tymi myślami, albo przywłaszczyć je sobie. Dann werden wir auch keinen anderen Ort aufsuchen, um dort vorzubrechen. Wtedy nas to zachowa również przed tym, aby poszukiwać inne miejsca albo kierować się w kierunku innych miejsc. Dann ist uns, żeby tam łamać chleb. Dann ist uns der Ort überaus wichtig, wo man allein zu dem Namen St. Jesus zusammen. Wtedy będzie nam bardzo cenne to miejsce, gdzie zgromadzają się wierzący do imienia. Wenn zum Beispiel eine Gruppe von Christen da ist, die sich einen Namen geben. Jeśli na przykład oglądamy grupę chrześcijan, którzy świadomie nadają sobie zewnętrzne imię albo określenie. Dann ist das schon wieder eine Ausgrenzung, nicht? To patrząc na jedność, którą powinni tworzyć dzieci Boże na całym świecie, tworzenie grupy o nazwie jest odłączenie się, odseparowanie się od tej jedności. Diese Ausgrenzung steht im Gegensatz zu der von dem Heiligen Geist gewirkten Einheit. I każdy rodzaj separacji, czy to przez nazwę, czy cokolwiek, jest zaprzeczeniem jedności, którą tak naprawdę wierzący powinni tworzyć na całym ziemi. Vielleicht ist, na całej ziemi przez Ducha Bożego. Vielleicht ist Unwissenheit die Ursache. B-
Być może u niejednych wierzących powodem na to nazewnictwo jest tylko niewiedza, nieświadomość. Und dann können wir den Geschwistern eine Hilfe sein. Ale w takich przypadkach możemy pomóc takim wierzącym. Es ist ja nur Gnade Gottes, dass wir das ein bisschen besser. Bo jest to łaską, tylko że my możemy to rozumieć. Gottesfürchtige Männer vor uns haben das ja erkannt. Bogobojni mężowie Boży poznali to przed nami, przekazali nam to tylko. My jesteśmy też tylko tacy, którzy korzystają z tego. Wir wären wahrscheinlich auch gar nicht auf die Gedanken gekommen. Sami tak byśmy też nigdy nie doszli być może do tych myśli. Deshalb wollen wir das den Geschwistern in aller Demut sagen. Dlatego zawsze pamiętajmy o tym, że w pokorze powinniśmy przekazywać te myśli również innym. Damit sie auch diesen Ort aufsuchen, wo der Herr in der Mitte ist. Aby i oni mogli odkryć takie miejsce, gdzie jest Pan. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Czytaliśmy, raduję się, kiedy powiedzieli do mnie, pójdźmy do domu Pana. Das Haus des Herrn ist heute ein geistliches Haus. Dom Pana dzisiaj jest domem duchowym. Es findet seine Darstellung da, wo man als Person kommt. Jest ono pokazane albo odzwierciedlone w tym miejscu, gdzie zgromadza się według imienia Pana. Paulus sagt in Vers 19. Teraz w 19 wierszu czytamy. Was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei? Cóż więc chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś? Oder ein Götzenbild etwas sei? Albo ofiara składana Bożkom czymś jest? Den Gedanken hat er vorher schon entwickelt in Kapitel 8. Przecież Paweł w 8 rozdziale tą myśl jakby już rozwijał. Und da sagt er, dass gewissermaßen das Götzenbild nur Materie ist. I w tym 8 rozdziale przedstawił nam, że sama ofiara bożką składana jest nic innym jak tylko sama materia martwa. Das ist nichts mehr. To nie jest bardziej wartościowe niż martwa materia. Was ist denn Götze? Ale co to jest Bożek? Habsucht ist Götzendienst. Na przykład słowo Boże wyraźnie mówi, chciwość jest bałwochwalstwem. Tak Kolosa 3, vers 5. Kolosan 3, rozdział 5, wiersz tak mówi. Und da geht es nicht nur um Geld. I jeśli mówimy o chciwości, to nie chodzi tylko o pieniądze. Zum Beispiel die Ehrsucht gehört auch dazu. Na przykład chciwość za czcią albo uznaniem to jest również chciwością. 1 Samuel 15 sagt, dass der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst ist. Drugi przykład, 1 Samuela 15, Pan mówi, że własna wola nasza albo rebelia nasza jest jak bałwochwalstwo. Wir müssen uns also vor den Götzen hüten. Więc również przed takimi bożkami, przed takim bałwochwalstwem musimy się strzec. Und das hat ja Paulus in den ersten 13 Versen deutlich gemacht. I to Paweł właśnie w tych pierwszych 13 wierszach nam pokazał wyraźnie. Wir sind unter Verantwortung. Jesteśmy jakby, mamy pewną odpowiedzialność. Wenn wir dieser Verantwortung nicht entsprechen, dann kommt ein zeitliches Gericht über die Glauben. Jeśli my tej odpowiedzialności nie jakby nie sprostamy, dokładnie, to wtedy też za czasów naszego życia może nas spotkać chcący sąd Boży. Also Götzenopfer ist nur Materie und Götzenbild ist auch nur Materie. Więc taka prawdziwa ofiara składana Bożką jest nic innym jak materią. Aber wir müssen uns vor dem Götzen selbst hüten. Ale przed Bożkiem, który się kryje za tą materią, mamy się strzec. In Vers 20 sagt er dann, teraz w 20 wierszu pisze, dass sie das den Dämonen opfern. Że poganie ofiarują te ofiary właśnie demonom. Całkiem konkretnie i świadomie. Hinter den Götzenbildern stehen die Dämonen. Za każdym obrazem takiego bożka, albo za każdym też bałwochwalstwem kryje się demon ostatecznie.
Wir sehen ja die Dinge nicht, die dahinter stehen. Samimi oczyma naszymi, owszem, nie widzimy te rzeczy, te duchowe rzeczy. Aber Gott sieht, die dahinter sind. Ale Bóg je widzi. Und letzten Endes will Satan, der Widersacher Gottes, die Anbetung, die dem Herrn Jesus kommt, rauben. I jaki jest cel szatana wrogowi Bożemu? Taki, aby ukraść, można powiedzieć, Bogu uwielbienie, które tylko Jemu się należy. Dann sagt Paulus, ich will aber nicht, dass die Gemeinschaft hat mit den Dämonen. I Paweł dalej mówi, a nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Die Korinther haben vielleicht gedacht, ja, können wir ruhig dahin gehen. Może Koryntianie tak naiwnie powiedzieli, a cóż takiego, pójdźmy tam w to miejsce. Wir können, wir wissen ja, dass es nur Materie ist. Przecież wiemy, że te ofiary to tylko materiał martwą. Und dann können wir auch da an dieser götzendienerischen Handlung teilnehmen. I nie ma problemu, aby się przyłączyć do tej bałwochwalczej ceremonii. Paulus sagt, es ist zwar nur Materie. Ale Paweł mówi im wyraźnie, słuchajcie, co prawda jest to tylko materiał. Aber wenn ihr dort an der götzendienerischen Handlung teilnehmt, kommt ihr automatisch in Gemeinschaft mit den Dämonen. Ale mający współudział w takim, nawet w takiej nawet zewnętrznej ceremonii, macie kontakt z demonami. Das war denen sicherlich nicht bekannt. Myślę, że Koryntianie nie mieli takiej świadomości. Das wollten sie sicherlich auch. I prawdopodobnie też nie mieli takich zamiarów. Wir lernen immer wieder in der Bibel, dass sie die Dinge bis zum Ende durchdenken müssen. Ale to wyjaśnienie tutaj, te wiersze pokazuje nam, że nie wystarczy znać myśli biblijne tylko powierzchownie, ale musimy je nieraz naprawdę przeniknąć i przemyśleć do końca, od początku do końca. Und das können wir nur durch das Licht des Wortes Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes erkennen. A taką umiejętność rozwiniemy tylko przez światło, które daje samo Słowo i siłę, którą udziela nam Duch Boży. Vers 21. 21 wiersz. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Praktisch konnten sie natürlich in den Götzendienst gehen und ihren Platz am Tisch des Herrn einnehmen. Zewnętrznie, owszem, mogli tak uczynić, że równocześnie pójść do świątyni bożków i równocześnie łamać chleb przy stole. Aber Paulus sagt hier, es ist sittlich, moralisch eine Unmöglichkeit. Ale wewnętrznie, moralnie patrząc, Paweł mówi im, to jest niemożliwe, to jest niepojednalne. Hinter den Götzen steht ja Satan. Bo za bożkami kryje się szatan. Und hinter dem Tisch des Herrn steht Gott. A za stołem pańskim kryje się Bóg. Da gibt es ja keine Gemeinschaft. A między nimi nie ma społeczności. Und da müssen auch wir ganz klar die Trennung ziehen. I dlatego my, nawet zewnętrznie, z tego powodu, musimy wyraźnie jakby podzielić te dwie sprawy, odgraniczyć je. Wenn wir das Alte Testament durchlesen, dann sehen wir immer wieder, wie Gottes geschmerzt hat, dass Israel mit dem Götzendienst verbunden war. Kiedy czytamy cały Stary Testament, to zauważamy wciąż na nowo, jak bardzo bolało to Boga, że Izrael łączył się z bożkami. Manchmal siehst du die Situation, dass sie den Götzen dienen und so ein bisschen Gott dienen. Nieraz były takie sytuacje, że równocześnie trochę służyli bożkom, a równocześnie troszkę Bogu. Gott sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Ale Bóg im wyraźnie mówił, moją chwałę nie oddaję nikomu innemu. Gott hat immer wieder dann die Propheten geschickt. I z tego powodu Bóg wciąż na nowo posyłał proroków. Schließlich hat er das Gericht auch gesagt. I na końcu posłał nawet swój sąd. Ja, wir können nicht des Herrn Kirch trinken und der Dämonen Kirch. Więc dlatego Paweł pisze, nie możemy pić kielicha Pana i kielicha demonów. Und so können wir auch nicht teilnehmen an dem Tisch des Herrn und an dem Dämonen Tisch. I tak samo nie możemy być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Hebräer 13, ich noch eine Stelle zulesen. Jeszcze jeden wiersz z Hebrajczyków 13. Vers 10. 10 wiersz. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi.
Jeder Vers macht deutlich, wie es unmöglich ist, etwas neben Gott zu haben. Ten wiersz pokazuje nam wyraźnie, że jest to rzeczą niemożliwą, nawet porównując chrześcijaństwo z żydostwem, mieć czegokolwiek innego obok Pana. Obok Pana i Jego stołu. Haben wir heute in Europa mit dem Tisch der Dämonen zu tun? Czy dzisiaj w Europie mamy w ogóle coś takiego jak stół demonów? Istnieje coś takiego? Sicherlich weniger. Z pewnością, tak zewnętrznie patrząc, mniej jak kiedyś. Und es wäre auch völlig falsch, wenn wir irgendwelche Gruppen, christliche Gruppen, in Verbindung bringen mit dem Dämonentisch. I myślę, że byłoby to też fałszywy wniosek, aby dzisiaj oskarżać inne grupy wierzących jako tych, którzy mają stół demonów. Musimy być ostrożni z takim. Wir wollen immer von dem Besten ausgehen. Bo zawsze powinniśmy co do zasady najpierw wychodzić z założenia, że wśród nich jest coś lepszego. Und doch wissen wir, dass heute auch Teufelsanbeter in Europa. Ale wiemy, że też całkiem konkretnie są tacy dzisiaj w Europie, którzy oddawają cześć szatanowi. To jest pośrednio i świadomie. Ich lese noch eine Stelle aus 1. Timotheus 4. Jeszcze jeden wiersz z pierwszego listu do Tymoteusza. 4. wiersz, rozdział. Paulus spricht in Vers 1 von späteren Zeiten. Paweł tu pisze w pierwszym wierszu o późniejszym czasie. Albo o ostatecznych czasach. Einige würden vom Glauben abfallen. Że niektórzy odstąpią od wiary. Und achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Wenn wir die klare Lehre des Wortes Gottes ablehnen. Jeśli my odrzucimy świadomie wyraźną i łatwo zrozumiałą naukę Słowa Bożego. Dann entsteht ein Vakuum. Wtedy w naszym życiu powstaje próżnia. Und in dieses Vakuum stößt Satan auf jeden Fall. I próżnia nigdy nie zostaje próżnią, tylko w nią wpycha się coś innego i to wepchnie się szata. Und er versucht da Lehren von Dämonen zu etablieren. I w tą próżnię on próbuje wciskać nauki demoniczne. Wir haben hier den Begriff Tisch des Herrn. Wir haben schon öfter davon gesprochen. W tym rozdziale częściej występuje określenie stół pański. Już częściej o tym mówiliśmy. Wir haben gesagt, es ist ein Grundsatz, zu dem auf dem wir zusammenkommen. I jeszcze raz powtarzam, mówiliśmy, że to jest pewną zasadą zgromadzania się. Wyraża pewną zasadę. Hier kommt das erste und das einzige Mal in der Schrift vor. Der Tisch des Herrn? Tutaj w tym rozdziale jedynie w Słowie Bożym występuje to określenie. Im Alten Testament haben wir ihn noch. Zweimal. I drugi raz to określenie występuje w Starym Testamencie. In Verbindung mit dem Altar. I tam w powiązaniu z ołtarzem właśnie. Aber wenn eine Sache nur einmal genannt wird, ale jeśli w Słowie Bożym, na przykład w Nowym Testamencie ten stół pański jest wyrażany tylko raz, to nie możemy z tego wnioskować, że ten temat jest jakby mniej ważny. Na przykład o domu Ojca czytamy w Słowie Bożym też tylko raz. Er bringt also verschiedene Gegenüberstellungen hier in Vers 21, um zu zeigen, wie unmöglich es ist, eine Verbindung mit den Dämonen und mit Gott zu haben. Więc wracając do tekstu tutaj, Paweł jakby przedstawia nam różne porównania, aby pokazać nam, że jest niemożliwe równocześnie czynić to i tamto. Nun kommt der sehr ernste Vers in Vers 22. I 22 wiersz, teraz bardzo taki poważny wiersz. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Der Herr wacht über die Zuneigung unserer Herzen. Słowo Boże nam przez to wyraźnie pokazuje, że Bóg zawsze czuwa nad naszymi ukrytymi uczuciami albo przychylnościami, które mamy w
Wobec kogo one są skierowane? Er sehnt sich nach unserer Liebe ihm gegenüber. Bóg pragnie naszą miłość posiadać całkowicie dla siebie. Lesen aus dem Alten Testament aus 5. Mose 32. Przeczytamy z Starego Testamentu, z 5. Księgi Mojżeszowej. Da sagt Gott, dass Israel ihn reizte. 5. Mose 32, Vers 16. 32 rozdział, 16 wiersz, czytamy, że pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami. Wir merken direkt seine tiefen Empfindungen, die er zum Ausdruck bringt. Widzimy, jak Bóg nam tu pokazuje, jakie on ma uczucia wobec swojego ludu. Wie viel Großes hatte Gott ihnen gezeigt? Ileż wzniosłego Bóg im pokazał bezpośrednio. Gott hat ihnen das Passe gegeben. Bóg dał im Paschę. Als stellvertretendes Opfer. Dał im Paschę jako ofiarę zastępczą. Gott hat ihnen das Land Kanaan gegeben. Bóg podarował im krainę Kanaan. Gott hatte sie durch die Wüste durchgeführt. Bóg również przeprowadził ich przez pustynię. Und doch gingen sie immer wieder den fremden Göttern nach. Ale mimo tego szli własnymi drogami. Und er sieht auch jetzt unser Herz. Tak samo dzisiaj Bóg widzi nasze serce. Weiß, ob der Habsucht ist. Widzi, czy w naszym sercu obok niego jest. Oder może chciwość. Ob der tiefe Zuneigung ihm gegenüber da ist. Albo czyste uczucie skierowane wobec niego. Gleich Kapitel Vers 21. 21 wiersz tej samej księgi, tego samego rozdziału. Oni mnie pobudzili do zazdrości tym, co nie jest Bogiem. Rozdrażnili mnie swymi marnościami. 5 księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Ja też pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem. Rozdrażnię ich przez głupi naród. Bóg również zapowiada sąd. Und so ist das immer, wenn wir uns von Gott abwenden, ist Gericht die Folge. I tak jest zawsze, jeśli my oddalajemy się od Boga, wtedy sąd automatycznie czeka. Hebräer 12, haben wir auch nochmal den Gedanken. Jeszcze jeden wiersz z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, przedstawia tą samą myśl. Ganz am Schluss. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. 29 wiersz. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Wir überfliegen jetzt nochmal den Abschnitt von Vers 14 bis Vers 22. Więc chcielibyśmy jeszcze raz streścić teraz ten urywek naszego rozdziału od 14 wiersza do 23. Paulus warnt in Vers 14 vor dem Götzendienst. Paweł ostrzega ich przed bałwochwalstwem. In Vers 15 bis Vers 17 zeigt die Furcht, die mit dem Tisches Herrn in Verbindung stehen. To było w 14 wierszu, a teraz od 15 do 17 pokazuje przywileje związane z stołem pańskim. Er zeigt in Vers 18, dass wir durch die Teilnahme immer die Grundsätze auch akzeptieren, die dahinter stehen. W 18 wierszu pokazuje nam, że mając społeczność z czymś, również akceptujemy zasady myślenia kryjące się za tą społecznością. Er macht in Vers 19 und 20 deutlich, dass wir in Verbindung mit Dämonen kommen können. W 19 i 20 wierszu pokazuje nam, że istnieje taka możliwość mieć kontakt z demonami. In Vers 21 zeigt er, dass es eine moralische Möglichkeit ist. W 21 wierszu pokazuje, że jest to moralnie niemożliwe, aby te dwie rzeczy miały ze sobą społeczność. Wenn wir uns mit irgendwelchen dämonischen Dingen auseinandersetzen. Jeśli też jakby zajmujemy się jakimikolwiek demonicznymi sprawami. Vers 22 zeigt, dass Gott eifersüchtig ist. 22 wiersz przedstawia, że Bóg jest zazdrosnym Bogiem. Und er hat immer das letzte Wort. I że zawsze będzie miał ostatnie słowo. Wir sind nie stärker als er. My nigdy nie jesteśmy, odpowiadając na te pytania tutaj, silniejsi, mocniejsi od niego. Wenn jemand die Versammlung Gottes verdirbt, so wird Gott ihn verderben, sagt er. Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś... jak to jest po polsku powiedziane? Zepsuje się.
Niszczy świątynię Bożą. Niszczy świątynię Bożą tego, niszczy Bóg. Das ist das Heiligste, was uns hier vorgestellt wird. To jest najświętszą rzeczą, która jest nam tu przedstawiona. Es ist ein Vorgeschmack des Himmels. Jest to jakby przedsmak nieba. Und alles eigene, und sei es noch so gut gemeint, müssen wir verurteilen. I wszystko, co jest nasze, albo z nas, własnym wymysłem, nawet jakimkolwiek dobrym zamiarem by nie było, musimy po prostu osądzić. Aber wir das in einem einfältigen Herzen bewahren, was hier gesagt wird. Ale jeśli po prostu takim prostym sercem zachowamy to, co tu jest powiedziane, ist das zur Verherrlichung Gottes. Wtedy będzie to ku chwale Bożej, zu Ehre des Herrn. Ku chwale Pana. Wir empfinden die größte Glückseligkeit. A my sami odczuwać będziemy największą radość. Etwas, was wir in der Herrlichkeit im vollen Maß genießen werden. Coś, co w niebie w doskonałości będziemy przeżywali. Natürlich brauchen wir dann kein Brot und kein Kelch mehr. Oczywiście tam już nie będziemy potrzebowali chleba ani kielicha. Aber das, was hiermit zum Ausdruck gebracht wird, wird dann wohl genossen. Ale myśli i wrażenia i uczucia, które powiązane z tym czynem są dzisiaj, będziemy wtedy w niebie w doskonałości zażywać. Die Gemeinschaft wird wohl genossen. Społeczność będzie zażywana. Und auch die Einheit von Christus und der Versammlung wird voll. I również jedność Chrystusa i wierzących będzie całkowicie widoczna. Kommt zu Vers 22. Teraz 23 wiersz. Paulus sagt, alles ist erlaubt. Paweł mówi, wszystko mi wolno. Diesen Gedanken hatten wir auch schon mal in Kapitel 6. Tą samą myśl już widzieliśmy w 6 rozdziale. Vers 12. 6 rozdział, 12 wiersz. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. In der Christenheit haben wir völlige Freiheit. W chrześcijaństwie patrząc, mamy wszelką wolność. Das ist eine grundsätzliche Aussage. To jest zasadnicza, taka generalna wypowiedź. Wir sagen grundsätzlich gibt es auch Ausnahmen. Ale jeśli mówimy o generalnych wypowiedziach, wiemy, że są również i wyjątki. Der Christ kann grundsätzlich alles essen, im Gegensatz zum Juden. Generalnie chrześcijanin może wszystko jeść. W porównaniu do, albo w przeciwieństwie do Żyda. Aber nach Apostelgeschichte 15 wird er kein Blut essen. Ale według słowa opisane w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale, nie będziemy i nie mamy spożywać krwi. Indem der Heilige Geist so formuliert, wird er deutlich machen, welche Vorrechte wir haben. Wir sind frei. Więc skoro Duch Boży tak to formułuje, to chce nam pokazać, że mamy wielkie przywileje, bo co do zasady jesteśmy zupełnie wolni czynić wszystko. Aber wir sollten uns gleichzeitig in 1. Korinther 6 fragen, ist das nützlich, was ich jetzt machen will? Ale tak jak Koryntian 6 mówi, powinniśmy zawsze sobie zadać pytanie, czy jest tam to pożyteczne, cokolwiek czynimy. Und das, was, wo ich die Freiheit habe, führt es eventuell in eine Abhängigkeit. I czy nie prowadzi być może ta wolność, z którą ja się cieszę, albo którą się chlubię, czy ona mnie nie prowadzi do jakiejś zależności jednak? Das wäre już uzależnienia. Für einen Christen unwürdig. A to byłoby niegodne dla chrześcijanina. Hier in diesem Abschnitt können wir verschiedene Fragen ableiten in 1. Korinther 10 ab Vers 23. Od tego 23 wiersza teraz moglibyśmy jakby wywnioskować różne pytania wynikające z tekstu. Ist es nützlich, was ich machen will? Po pierwsze, zadajemy sobie pytanie, czy jest to pożyteczne, co chcę czynić, cokolwiek. Ist es erbaulich, auch in Vers 22. Po drugie, czy jest to budujące, co chcę uczynić? Też widzimy to w 23 wierszu, to myśl. In Vers 30 kann ich dafür Dank sagen. W 30 wierszu moglibyśmy zadać pytanie, czy to, co chcę czynić, jest godne dziękczynienia wobec względem Boga. In Vers 31. Z 31 wiersza moglibyśmy stworzyć pytanie takie. Ist es zur Ehre Gottes? Czy to, co czynię, będzie ku chwale Bożej? In Vers 32. Ist es nicht zum Anstoß? Z 32 wiersza moglibyśmy
Kolejne pytanie sformułować, czy to, co czynię, nie będzie zgorszeniem dla innych. Vers 33. Gebe ich dadurch vielleicht selbstsüchtigen Gedanken Raum. Albo 33 wiersz. Czy tym, co czynię, nie daje miejsce egoistycznym myślom. Und Kapitel 11, Vers 1. A jeden z 11 rozdziału pierwszego wiersza, takie pytanie. Bin ich Nachahmer Christi? Czy jestem naśladowcą Chrystusa w tym, co czynię? Also auf der einen Seite grundsätzlich die Freiheit. Więc widzimy, z jednej strony wyraźnie mamy wszelką wolność. Aber ich habe doch ein paar Fragen mehr zu stellen. Ale jako chrześcijanin zawsze mam pytania, które powinienem sobie zadać. Alles ist erlaubt, nicht alles erbaut. Beste Erbauung. Wszystko jest pozwolone, ale nie wszystko jest ku zbudowaniu. Co to jest zbudowanie? Wenn Gottes Wort systematisch vorgestellt wird, ist das Erbauung. Jeśli my innym regularnie przedstawiamy i wyjaśniamy Słowo Boże, to to powoduje zbudowanie. 1 Korinther 14 wird ein ganzes Kapitel der Aufbauung gewidmet. 1 Korinther 14 prawie w całości opisuje, co to jest zbudowanie. Natürlich kann auch Ermunterung dazu gehören. Oczywiście do zbudowania należy również pocieszenie. Wenn wir das im breiteren Sinne sehen. Jeśli to słowo widzimy w szerszym znaczeniu. Dann können wir sagen, alles, was zur Förderung des Glaubenslebens dient, ist Erbauung. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, wszystko, co służy ku rozwijaniu się, rozkrzewianiu się życia wiary, to jest zbudowaniem. Der engere Bereich ist der, dass man wie ein Maurer einen Stein auf den anderen setzt. Tak, ściślej patrząc na ten obraz, jest to tak, jak murarz kładzie jeden kamień obok drugiego i na sobie budując dom. Durch dieses systematische Arbeiten entsteht ein Gebäude. To znaczy przez systematyczną i dokładną pracę powstaje dobre wykonanie. Dobra budowa. Dobra budowa. Und zur Erbauung kann auch jeder beitragen. A do tego zbudowania każdy może się przyczynić. Deshalb muss ich mich fragen. Ist das, was ich tue, zur Erbauung, zur Förderung der Glaubenden? I dlatego zawsze, we wszystkim, co czynię, mówię, myślę, muszę sobie zadać pytanie, czy to służy zbudowaniu. Ist es nützlich? Czy jest to pożyteczne? 1 Korinther 14 kennt ihr ja. Znacie 1 Koryntian 14? Da wird die Anzahl der Brüder, die einen Dienst tun, beschränkt. Tam bracia, którzy wykonują służbę, są opisani i podana jest pewna ilość ich i ona jest ograniczona. Das ist natürlich eine Aussage, die nicht auf eine Konferenz zu beziehen ist. Oczywiście to ograniczenie możemy teraz uczynić zasadą na przykład konferencję, gdzie rozważamy słowo. Ist darauf zu beziehen, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Ta wypowiedź dotyczy ściśle czasu, gdzie zgromadzamy się jako zgromadzenie do imienia Pana. Und er sagt Gottes Wort in Hinblick auf den prophetischen Dienst 2 oder 3, das Reden, dann das Urteil. I tam Pan mówi odnośnie słowa prorocza, słowa proroczego, że mają wypowiadać się dwaj lub najwyżej trzej. Wir können vielleicht so viel reden, von unterschiedlichen Seiten darstellen, dass hinter große Verwirrung da ist. Bo jeśli byłoby ich więcej, mogłoby powstać więcej zamieszania niż pożytku. Oder dass die Wirkung, die das eine Wort haben sollte, weggenommen wird. Albo nawet jeśli nie byłoby zamieszania, to działanie, które to pierwsze słowo miało na nasze serce, mogłoby już się stracić przez kolejność wielu innych słów. Es ist besser, wir beschränken uns. Dlatego Bóg mówi, lepiej jest ograniczyć to. Das wäre nützlich, das wäre zur Aufbauung. To będzie pożyteczne, to służy ku zbudowaniu. Niemand suche das Seine. Teraz Paweł mówi, nikt nie, niech nie szuka swojego. Von Natur aus sind wir alles Egoisten. Co do takiej naszej natury jesteśmy wszyscy egoistami. Deshalb sagt das Gesetz schon, du sollst nicht lüsten, nicht? Dlatego już zakon mówił, nie masz pożądać. Wie viel Not, wie viel Neid und Streit ist entstanden, auch unter Glaubenden. Ile biedy, ile kłótni, zazdrości powstało ze względu na to.
diese Ich-Bezogenheit ist schlimm. Bo to stawianie siebie samego w centrum, to jest po prostu okropne. In der Regel sieht man das gar nicht. Zewnętrznie nie zawsze to widać, że tak jest. Das ist ja ein Motiv im Herzen. Bo zaczyna się pewną motywacją, która się kryje w sercu. Die Auswirkung werden aber sichtbar. Ale ujawniają się zewnętrzne czyny wynikające z tej motywacji złej. Wenn wir dieser Selbstsucht Raum geben im Herzen. Jeśli tym egoistycznym dążnościom dajemy coraz więcej miejsca w sercu naszym, wtedy nie będziemy mogli się cieszyć z miłości i wielkości Bożej. Kiedy obserwujemy to w przypadku chrześcijan czasów pierwszych, w dziejach apostolskich, to musimy powiedzieć, że oni byli wolni od myśli egoistycznych. Sie verkauften alles, was sie hatten. Nawet tak daleko, że wszystko sprzedali, co posiadali, legten es zu den Füßen der Apostel nieder. I położyli do stóp apostołów. Reichtum wird in den Briefen nie verurteilt. To, że istnieje bogactwo, listy nigdy nie osądzają. Aber es reich werden wollen. Ale listy Boże osądzają chcenie być i stać się bogatym. Aber das Verhalten der ersten Christen macht einfach deutlich, welche Liebe sie zu dem Herrn i zu den Seinen hatten. Ale miłość wierzących pierwszych czasów sięgała jeszcze dalej, bo ona pokazywała, ile byli gotów dać dla Pana. Ja, sie waren selbstlos. Oni byli całkowicie nieegoistyczni. Bis Apostelgeschichte 5 gar nicht. Aż do momentu wydarzenia z dziejów apostolskich, piąty rozdział. Da wollte man dann doch für die eigene Tasche wirtschaften. Tam ktoś jednak chciał napełnić własne kieszenie. Man sieht, wie schnell sowas kommen kann. Widzimy, jak szybko to może się pojawić. Wir sollen an den anderen denken. Ale słowo uczy nas, że mamy pamiętać o bliźnim naszym. Wie hat er an den anderen gedacht? Jak bardzo Pan myślał o bliźnich swoich. Nie sich selbst gesucht. Nigdy nie szukał swego. Sondern für den anderen selbst sein Leben bringen. On nawet dla innych dał swoje życie. Deshalb sind wir auch aufgefordert, das Wohl der anderen zu suchen. I dlatego również jesteśmy wzywani, aby szukać dobro innych. Vers 25. 25 wiersz. Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie. Z tego zdania możemy wyciągnąć pewien wniosek. Das, was den Götzen geopfert wurde, wurde zum Teil später auf dem Fleischmarkt verkauft. Kiedyś tak było, że to, co ofiarowano bożkom, częściowo później sprzedawano na targu. O Paulus sagt, er braucht euch keine Gedanken zu machen. Paweł mówi, co do takich rzeczy nie martwcie się. Was vorher mit dem Fleisch passiert ist, wenn das auf dem Markt angeboten wird, könnt ihr ruhig essen. Nie ma znaczenia to, co wcześniej robiono z tym mięsem, jeśli jest to oferowane na targu, jedzcie. Es ist ja hier völlig frei von einer götzendienerischen Handlung. Bo w tym momencie to mięso nie jest połączone z żadnym ceremonialnym obrzędem, tylko po prostu sprzedawane. Bo dzisiaj są również inne skrajności, takie, które myślą, że dzisiaj trzeba wszystko badać, co się je. Haben Sie irgendwo im Internet herausgefunden, dass ein Chef eines großen Konzerns einer ist, der pendelt? Bo na przykład dowiedzieli się, że szef jakiejś tam firmy, jakiejś tam marki znanej to jest jakimś tam człowiekiem, który ma do czynienia z jakimiś tam demonicznymi i szatanistycznymi rzeczami. Ale Słowo Boże nas uczy, nie mamy się martwić. Paweł mówi, jeśli takie są oferowane, jedzcie. W 26 wierszu to potwierdza i wyjaśnia. Von Gott kommt ja alles und ihm gehört alles. Że od Boga to pochodzi i jemu to należy. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so ist alles, was vorgesetzt wird. Więc jeśli ktoś z niewierzących was zaprasza, oferuje wam pewien pokarm, jedzcie to wszystko spokojnie.
gewissermaßen ein zweiter Fall wird vorgestellt. Das przedstawione jest jakby drugi przypadek, inny. Das sind also Ungläubige, die uns einladen. Na przykład to, że zapraszają nas niewierzący. Dann gibt es auch etwas, was wohl in Verbindung mit dem Götzenopfer steht. I pojawia się taka sytuacja, że spożywany albo oferowany jest pokarm, który wcześniej był oferowany bożkom. Paulus sagt dann auch, ihr könnt essen. Paweł mówi, również wtedy jedzcie. Ist es denn richtig, wenn Ungläubige uns einladen, dahin zu gehen? Pytanie, czy jest to słuszne, że niewierzący nas zapraszają, aby tam pójść? Das ist erstmal eine ganz grundsätzliche Frage, die wir uns stellen. To jest w ogóle zasadnicze pytanie, które najpierw powinniśmy sobie zadać. 2 Korinther 6 sagt, welche eine Gemeinschaft hat die mit Finsternis, welche ein Teil an Gläubigen oder Ungläubigen. Bo dla zwykłej społeczności drugi list do Koryntian nam mówi, że taką ciemność i światłość nie mają. Der Grundsatz ist klar. Więc co do zasady jest ona jasna. Hier geht es aber auch um den Willen. Ich muss eine persönliche Überzeugung haben, ich soll dahin gehen. Ale tutaj chodzi o wolę i przekonanie, które ktoś ma, że w danej sytuacji jednak muszę iść do tego niewierzącego. Nie ze względu na społeczność, tylko bo mam jakąś służbę do wykonania. Łukasz i Łukasz. Łukasza, 7 rozdział. 36 wiersz. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. Pan na to zaproszenie poszedł z nim. Das ist nur ein Beispiel, der ist öfter mitgegangen. Więc jeśli miał konkretne zadanie Boże, to wtedy Pan je wykonywał i poszedł. Damit ist der Grundsatz von 2. Korinther 6 nicht aufgehoben. Więc to teraz nie oznacza, że zasada opisana w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, jest wyłączona. Nie, tylko oznacza to, że w każdej takiej sytuacji na nowo musimy przed Panem jakby walczyć w modlitwie, ćwiczyć się, pytać Go, co Ty chcesz, abym teraz uczynił. Czy jest to słuszne? Ist es erbaulich? Czy jest to budujące, co teraz uczynię? Wenn da so viele sind, bei dem, wo ich eingeladen bin, kann ich dir ein Zeugnis für den Herrn sein. Na przykład zaprasza nas ktoś na jakąś uroczystość i zastanawiamy się, jest ich tam wielu, czy będzie w ogóle możliwość na to, żeby prowadzić jakąś rozmowę pożyteczną. Oder sage ich meinem Nachbarn, der mich vielleicht einlädt, ich komme einen Tag später mal, wenn es dir recht ist. Może w takim przypadku powiemy lepiej, słuchaj, drogi sąsiedzie, przyjdę dzień później, kiedy będziesz sam. Będzie nam łatwiej porozmawiać. Dann bringe ich noch meine Bibel mit. Wtedy przyniosę moją Biblię. Dann können wir ein Wort sagen aus der Gegenwart des Herrn. I wtedy będzie miejsce też, aby powiedzieć jakieś słowo Pana. In Lukas 7 und Lukas 14, der Herr hat in die Gegenwart hineingesprochen. Bo widzimy wyraźnie, że w tych przypadkach opisanych w życiu Pana, to Pan przemawiał do ludzi, u których był. Der ist hingegangen und hat ein Zeugnis abgelegt. Pan nie szedł tam po to, aby sobie smacznie zjeść, tylko aby świadectwo złożyć przed tymi ludźmi. Also eine persönliche Übung des Einzelnen vor dem Herrn. Więc każda taka decyzja powinna być osobistą, jakby taką, no, taką próbą przed Pana, takim ćwiczeniem, aby się zastanowić, co On chce w tym momencie. I Pan da nam też klarowność i jasność, co mamy czynić, jeśli szczerze Go pytamy. Die Schrift zeigt hier, dass wir durchaus überzeugung haben können, dass wir hingehen sollen. Pismo pokazuje nam, że istnieje taka możliwość, że możemy mieć przekonanie, że w dane miejsce teraz mamy iść. Noch eine schöne Stelle aus Sprüche 11. Jeszcze takie piękne miejsce z przypowieści 11 rozdziału. Da heißt es, der Weise gewinnt Seelen. Tam czytamy w 11 rozdziale, że mądry pozyskuje duszę. Sprüche 11, Vers 30, zweite Teil. 30 wiersz, druga połowa, a kto zyskuje duszę jest mądry. Warszawskie wyobrażenie. Nie? A jak jest napisane? Jest, lecz bezprawie pozbawia życia. Całkiem inaczej. To jest etwas anders. Okej. Hier in dieser Bibel ist es.
Można sobie zapisać. No więc w niemieckim jest napisane mądry pozyskuje duszę, a tu jest napisane, a kto zyskuje duszę, jest mądry. Und die Schrift sagt hier, wir können hingehen und essen, ohne ein belastetes Gewissen zu haben. Więc Pismo mówi nam, że w takim przypadku możemy pójść w to miejsce i jeść bez złego i obciążonego sumienia. Aber wir sehen, wie nah wir beim Herrn sein müssen. Ale to nam pokazuje, jak blisko musimy być Pana, aby rozróżniać, co jest Jego wolą. Ist es nützlich, dahin zu gehen? Czy jest to pożyteczne, że teraz tam pójdę? Welcher Nutzen wäre das, wenn dieser Mann oder die Frau zum Herrn geführt wird? Jakiż to byłby pożytek, jeśli ta osoba, do której pójdziemy, znajdzie Pana i przyjmie Go. Aber dann kommt Paulus noch auf Sonderfälle zu sprechen, die sich dann ergeben können. Ale Paweł również porusza sytuacje, można powiedzieć, specjalne, które w takim przypadku mogą wystąpić. Ale patrzę na zegarek. Myślę, że w tym momencie zrobimy zakończenie, aby nie było za późno. A jeszcze ja pytanie. Ja mam eine Frage. Ja, bo są wierzący, którzy twierdzą taką sprawę, że oni nie mogą się przyczynić do tego, żeby pozyskać jakąś duszę. Es gibt Gläubige, die sagen, sie können nicht daran teilnehmen, eine Seele zu gewinnen. Kiedyś wierzący się wypowiedział, który go znacie i usługuje na konferencjach, że to Bóg, a nie on. Es hat mal ein Gläubiger gesagt, den wir auch kennen, dass nicht er es ist, der sowas tun sollte, sondern dass es Gott ist. Ja myślę, że ta jego wypowiedź była zaprzeczeniem tego, co przed chwilą było mówione i czytane. Ich denke, dass sein Gedanke ein Widerspruch war zu dem, was wir gerade betrachtet und gehört haben. Ich lese dazu auf der rechten Seite, hätte ich beinahe gesagt, nein, es ist die Seite davor, aus 1. Korinther 9. Przeczytamy z 1. Korinther 9. rozdziału. Habt ihr noch ein paar Minuten Zeit? Ja, ja. Wir lesen einfach mal den Abschnitt 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23. 19 do 23 wiersza. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem. Aby pozyskać tych, którzy są pod prawem. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa. Nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi. Aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A robię to dla Ewangelii, aby stać się jej. Bardzo ciekawe to sformułowanie, prawda? Tylko Pan może zbawić, tak wiemy, z jednej strony. Ale Paweł teraz przez Ducha kierowany wyjaśnia to z drugiej strony. Że ja też wkładam wszelki trud w to, aby pozyskać innych. On był sługiem Pana. Und will, was seine Verantwortung den ungläubigen Seelen gegenüber angeht, alles daran setzen, dass er zum Ende kommt. Co do własnej odpowiedzialności, którą miał wobec niewierzących, chciał wszelkich starać się dołożyć, aby pozyskać duszę. Das sind nur zwei unterschiedliche Seiten. To są po prostu dwie różne perspektywy. Z dwóch stron można na to patrzeć. Man kann von zwei Seiten darauf sehen. Nie można patrzeć z jednej strony. Man kann also nicht nur von einer Seite darauf. Jak tu się upiera i mówi, że nie ma żadnego wkładu przy tym, to po co w ogóle byśmy cokolwiek czynili? Weil wir niemand sagen, ich habe keinen Anteil daran, was müssen wir denn überhaupt noch tun? Wir haben doch den evangelistischen Auftrag, Markus 16. Ale Pan nam wyraźnie mówi, że w Ewangelii Marka, że każdy ma zadanie ewangelizacyjne. Aber schön ist, wenn beide Seiten so ergänzen. Ale ważne jest, żeby obydwie strony się uzupełniały. Auf
Auf der Seite des Herrn ist immer vollkommen. Bitte? Auf der Seite des Herrn ist das die Aktivität immer vollkommen. Jeśli patrzymy na Pana, to u niego zawsze to było doskonale wyważone. Aber hier bei Paulus war sicherlich auch vorbildlich. Ale jeśli chodzi o Pawła, to również było to przykładne. Denn er sagt ja nicht umsonst 1. Korinther 11. Seid meine Nachahmer gleich wie Christus. I on nie bez przyczyny powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja, Chrystusa.